Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Mr. Prepper. Połapaliśmy ostatnio rybek trochę nowych, ale nie złapaliśmy tej, co potrzeba do zadania. Dobrze, zajmijmy się tutaj najpierw, bo zauważyłem, że mamy nasiono jabłoni w końcu. Możemy zasadzić sobie jabłonki. I to mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Mamy zupa rybna w puszce. Rzeczywiście możemy robić i sprzedawać, tylko co jakiś czas są. Także super. Mamy i to, dobra. Tutaj mamy już full. Zostało nam z kurczakiem tylko zrobić zaufanie sobie do końca. Statek możemy kupić sobie dekoracyjny, ale to później. Idziemy posadzić sobie jabłonki i pomarańcze. Tylko tutaj nie mam tego do podlewania. Kurde, właśnie. Kurde, właśnie. Czy my to możemy zrobić? Nie mamy zbiornika. Nie mamy zbiornika. Czy ty masz, kolego, zbiornik? Dzisiaj masz. Bardzo mnie to cieszy, że masz zbiornik. Także zrobimy sobie to. Zrobimy sobie to i pójdziemy posadzić w końcu nasz sad. Dobra. Tylko by się przydało trochę wody jeszcze zabrać. Stąd może weźmiemy. Ile się uniesie. Dobra. Przerzucimy tutaj sobie wodę. A jeszcze jedna rzecz, zapomniałem. Chodź na tutaj, kolego. Bo tu mamy gdzieś jeszcze dwa nasiona pomarańczy. Dobra. I teraz będzie elegancko. Tutaj zasadzimy sobie pomarańcze. Tutaj drugą pomarańczę, a tutaj zasadzimy sobie jabłonki. I dobra, jak to urośnie, to tu będzie elegancja Francja. Jak my stoimy z paliwem? Paliwo jest, ale ropy nie ma. Trzeba by zobaczyć może kopalnię, czy tam coś się... Czy coś się już wydobyło, czy nie. Tutaj puste beczki są. Dobra, to skoczymy na szybko do kopalni. Tam było potrzebne 12. Bo paliwa zaczyna brakować. Ale tak nie może być.
A tutaj coś mamy w ogóle? Mamy złoto i to, dobra. Mamy złoto. Trochę rzeczy jest. Dobra, opróżnij to. Lecimy na czwarty poziom. Mało ropy coś wydobyło. To zabieramy oczywiście od razu. I poziom jeszcze tu trójka. Dolejemy. Tu to możemy wziąć sobie od razu. Dobra, wracamy na do wejścia. Weźmiemy tej ropy, ile się uda. Ropa. Tego nie podniesiemy już. Złoto trzeba będzie przynieść, trochę sprzedać. Jedzenia dla kurczaków muszę przynieść, bo już nie mają co jeść. Dobra, niech się to przetwarza. Jak tam kurczaki? Głodne są, no. Trzeba będzie sprzedać te kurczaki, a kupić lepsze, bo widziałem, że są lepsze. Kupimy sobie lepsze kurczaki. Gdzie to jest? Tutaj. Bo mamy te. Ale tych, co ja chcę kupić, to jeszcze nie ma. Raczej nie dzisiaj. Z tej można pióra sprzedawać znowu. Ta rasa kur o białym pierzeniu. Szybciej produkuje pióra, ale wolniej jaja. A czy my... Ta tylko znosi jajka. No właśnie. Ale jest taka czarna jeszcze. I... Ja chcę tą czarną. Chyba. Chociaż dokładnie nie przeczytałem opisu, jaki tam jest, ale... Będę chciał czarną. Dobra, co my tu mamy, żeby pogotować coś? Mięsa nie ma już w ogóle prawie. Jeden słoik z tego. Mamy wodę. Możemy te korniszony zrobić na razie.
Zupa rybna. Gdzie to była ta zupa rybna? Tutaj. Gdzieś chyba. Czy nie tutaj? Grzybowa. Kurde, ślepy jestem. Zupa rybna jest. Filet rybny jest tego potrzebny. My nie mamy filetu na razie. Dobra, upiekę se to. I ze dwa mięsa, bo jestem głodny. Dobra, ogórki do sprzedania będą. Dobra, idziemy spać. Prześpimy się. I coś trzeba będzie zrobić. Kozy trzeba kupić. Kolejny pokój zrobić. Krowy. Chomiki. Kurde, jeszcze tyle zwierząt do kupienia. I kasę trzeba zdobyć. Dobra, tu urosła ta pszenica. Te kury to ja posprzedaję. Góry posprzedaję, a kupimy tamte, co mówię, bo te się nie opłaca ich trzymać. Ale się tego nalęgło tutaj. A kurczaka też mogę podnieść? Zbierz jaja. Kurczątko. Ciekawe, czy kurczątko się da sprzedać. Dobra, ja bym chciał jeszcze tutaj to posadzić jeszcze raz. Te warzywa tak szybko rosną, że tej wody tu naprawdę nam braknie. Jedenaście jajek. Dobra. Sprzedaj. Ale kurczaków nie widzę. Chyba tylko dorosłe krowy, czy kozy. Kurde, kury. Można kupić. I czy są te kury? Jest kura. Teraz przeczytamy, co tu jest. Czarna kura, elegancka i rzeczowa. Najszybsza w noszeniu jaj i rozmarzaniu. Można ją sprzedać za przyzwoitą cenę. Szybko się rozmnażają, czyli będą. One są drogie. Najdroższe w sumie. Ja to muszę dwie kupić chyba. Raczej. Dobra, będziemy mieli czarne kury. Elegancko.
sprzedamy gazetkę. Tu z tą panienką trzeba by coś pomyśleć, żeby podnieść to zaufanie. Pies coś przyniósł? Przyniósł mięso jakieś. Nie jedz! Kurde, już myślałem, że zje. Podnieś. Nakarm psa. Dobra, przyszedł. Dobra. Damy te kurki tutaj. I te kurczaki też muszę dać, dopóki nie urosły, to muszę je tu dać. Później je sprzedamy, jak urosną. No. Dobra, mamy czarne kury. Teraz bym chciał kupić krowy. Tylko które są najlepsze właśnie teraz? Zaraz zobaczymy, czy tu mamy. Co tu mamy? To jest koza. Brązowa krowa. Nie jest tak wydajna w produkcji mleka jak inne rasy, ale szybciej się rozmnaża i może być wykorzystana na wysokiej jakości mięso. O, ale tu jest najlepsza koza znowu. Ta rasa daje dużo wełny i dużo mleka. Czyli robimy jednak kozy najpierw. Dwie sztuki kozy biorę. Dobra. Gdzie te kozy dać? Jeszcze trzeba dla nich zrobić te. Karmnik dla kóz. Koziarnia potrzeba 3 siana. Siano to ja mam tutaj. Może nie tutaj, ale tutaj. Sztuki, dobra. Dawaj. Już robimy koziarnię. Koziarnię. I gdzie ja mam to postawić, tą koziarnię? Tutaj se postawimy chyba. Ale to lampy jeszcze muszę kupić. Kurde, przecież... Przyszły kozy. Pytanie, czy będą lampy teraz. Nie ma lamp. Lampy będą jutro dopiero. Albo pojutrze. Tutaj nie ma nic. Ja bym chciał tutaj te kozy dać, a tutaj bym miał krowy. Tak zrobimy. Tylko to trzeba by przenieść tutaj niżej. Kurde, znowu dużo roboty mnie czeka. Ale tak, co tu mi tu lata? Uciekaj. A
Ledwo się wiosna zaczęła, już jakieś dziadostwo lata. Dobra, tu mamy wolne miejsce. To przerzucimy sobie tak. To do kus, na razie wszystko tutaj. Tu miałem przy sobie trzy belki przecież. To nie wiem dlaczego tak wyszło, jak wyszło. Dobra, chodź tu na dół. Wszystko nam pogaśnie, jak to pozbieram. Ale muszę to przenieść na dół. Tutaj nisko nie będę robił kus, bo będę musiał latać co chwilę. Chociaż w sumie może... Co to za różnica? I tak do ryb tutaj będziemy chodzić. A tu niżej jeszcze da się budować. Kurde. Jeszcze jeden poziom. Dobra. To zrobimy te kozy tutaj. Nie będę już tego przenosił, bo to roboty, a roboty. Tylko lamp nie mam. Kurde, i nie mogę tych lamp robić. Szkoda, że nie mogę tych lamp robić żółtych. Tych dzień-noc. Ale dobra, poczekamy, bo tam bez lamp to nie będą żyć, no. Ale możemy sobie tutaj zrobić dla krów już nas... Dla krów. Karmnik automatyczny, o proszę, zrobimy sobie. I przegrody dla krowy. 5 siana. No kurde, znowu muszę iść na dół. Sztuk. No i to sobie porobimy, już będziemy mieli z głowy. Dobra, przegroda. Zostały nie nam tylko chomiki do zrobienia. Oczywiście chomiki też będą. Dobra, kupimy sobie lampy i dopiero zaczniemy działać z tym, bo bez lamp to będzie ciężko. Kawka się zrobiła? Zrobiła. Ale ja jeszcze mam te soczki. Idziemy do kopalni po te rzeczy nasze. Tu może bym to... Jeszcze przetopił te żelazo, bo leży i leży. A szkło mamy? Nie mamy szkła. A kamienia mamy? O kurde. To zrobimy tak. Co ty robisz? Nie tyle, no. Na pół to weźmiemy. Przetopimy 126 kamienia na szkło. A tu przetopimy metal. Tak będzie. Tu jeszcze mamy siano. Dobra, chodź szybko do tej kopalni. Bo ruchy masz. Weźmiemy złoto. Musimy sprzedawać to złoto, bo tyle złota mamy. A szkoda, żeby leżało. Ona nie chce złota. Nie chce dzisiaj.
Ale tutaj mamy 50 sztuk. 50 raczej monet. Dobra, oby jutro były lampy. Oby jutro były lampy, to sobie postawimy koziarnię. Kurde. Fajnie by było. Ona zawsze chce 3, to 3 sztuki sobie wezmę. Tu mamy już żarcie, bym mieli. Akurat się będzie psuło niedługo, to kozy by sobie zjadły. Dobra, jeszcze mamy chwilę czasu, to pozbieramy to rzeczy. Jak tam nasze drzewka rosną? O, już są ładne. Elegancko, dobra. Suszarkę trzeba zrobić. Suszarkę i generatory, bo nam się prąd zaraz skończy, bo czuję, że... No, już jest na... Kurde, od końcówka. Końcówka się robi. Tutaj te nasiona się zwracają, widzę. Na razie. Bardzo dobrze, bo myślałem, że będę musiał co chwilę sadzić. Znaczy, co chwilę kupywać nasiona. Zboże zostawimy. Tam mają jeszcze. Tutaj się zbiera coś, ale w tych się nie zbiera i nie wiem, czy to będzie tak działać. Kurde, te ule to... Chyba na te ule to zrobię sobie duży pokój po prostu, bo widzę, że ciężko z tym będzie i będzie więcej uli po prostu. Tak chyba zrobię sobie, ale jeszcze zobaczę, jak to te kwiatki, jak te kwiatki urosną, czy to da radę, czy nie da rady. Jak nie da rady, no to zmienimy, oczywiście. Nie, to te ogórki to mi daj, bo sobie zrobimy... Zrobimy sobie... korniszonki. Korniszonki. Jedno mięsko. Trzeba iść na te, na polowanie, bo nie mam już mięsa, mi się pokończyło. Dobra, śpimy. Dobra. Kolejny dzionek przed nami. Gdzie te kurczaki są? Urosły? Bo chcę je sprzedać. Jeszcze nie urosły. Chwila, bożem się zamotał. Dobra, zjedz to. Tu brakło paliwa. Dobra, okej. Idźmy, zobaczmy, czy są te lampy. Zobaczmy, czy są te lampy. Panie kolego, czy masz pan lampy? Masz lampy. 3 sztuki akurat. Kurde, i to mnie się podoba. Tylko z czym one są takie drogie? To na pewno weźmiemy. Teraz patrzmy krowy. Brązowa. Brązowa odmiana krów nie jest tak wydajna w produkcji mleka jak inne rasy, ale szybciej się rozmnaża i może być wykorzystana na wysokiej jakości mięso. To już czytaliśmy. Ale tu jest jakaś mućka, łaciata. Łaciata krowa.
Przywołuje na myśl sielankowe krajobrazy oraz daje mnóstwo mleka. Kurde, a w sprzedaży? Po 165 ona jest. Tu się opłaca tą brać. Łaciatą. Łaciata krowa, ale no, kurde, ja zbankrutuję za chwilę. Nie mogę kupić teraz tych kłów. Kurde, szkoda, nie mam pieniędzy. Te złoto posprzedajemy. Z tych kóz, te wełnę, jak będzie dużo dawać, to będziemy robić te ubrania myśliwskie, to i sprzedawać, to będzie kasa też z tego konkretna. Dobra, tutaj korniszonów nie chcę. Spaghetti, makaron, pomidor, mięso i przyprawy. O, to jest dobre, ty. Tylko makaron z czego się robi? No, to by było dobre. Dobra. Zobaczmy, jak się robi makaron. Gdzieś tu jest takie coś. Tutaj nie ma. Tu tym bardziej. Makaron. Mąka i jajko. Kurde, no to... Kurde, no to... To będziemy to robić. Tylko mięso potrzebne jest. To jest drogie. No. Mąka, jajko. Pomidory, mięso i przyprawy dwie. To będzie drogie, no ale... Kurde, przyprawy. Mąka potrzebuje. Mąka też jest droga. No nie wiem, czy to się tak będzie opłacać w sumie. Szkoda, że mąki nie można swojej robić. Chyba, że można, ale jeszcze nie umie. Ale chyba jeszcze nie można. Dobra, idziemy tutaj. Robimy to, co mamy robić. No po co tam leziesz, gamoniu? Patrz, czy ja tu klikałem, żeby on tu zszedł? Bierzemy oczywiście żarcie, które mamy tutaj. Bo one się popsuje. Czemu te skrzynki mi się stale mylą? Bierzemy nasze kozy. To dla kóz i to dla kóz. Idziemy tutaj. Robimy. Ta zagroda to nie wiem po co mi. W sumie. Ciekawe, czy prądu starczy, jak te lampy dam. Jeszcze ulepszenie do pokoju trzeba dać. Co, nie mogę jej tu postawić? Koziarnia. To jest pod zagrody. A gdzie jest koziarnia? Kurde, ja nie zrobiłem koziarni jakiejś? Bez jaj. Koziarnie, zrobiłem płot zagrody jakiś. Kurde. Dobra. Dawaj tą koziarnię.
i dobra. A tutaj ten płot mogę postawić. Nie wiem po co mi ten płot, no ale... Żeby nie wychodziły. Tutaj skrzynkę bym sobie zrobił. Na nożyczki i takie rzeczy. Bo je też mogę wydoić chyba. No, ale skrzynka się tu przyda. US Army. Oczywiście, że tak. Gdzie ja to zrobię teraz? Kurde, zawsze... Generator. Mogę jeden zrobić w sumie. Rób skrzynkę wojskową. Jeden generator. Dobra. Dawaj tutaj. Coś tam poszło. Dobra, postaw mi tą skrzyneczkę tutaj. Ładnie. Nożyczki to mamy przy sobie, ale dobra. Niech będą. Dobra, mamy kozy. Piesek znowu mięska naprzynosił. Dobra, czy woda tu jest? Jest. Woda się przyda do kuchni. Ulepszenia jeszcze. Czy to tutaj? Czy ja posiadam? Nie posiadam na pewno. Dobra, weź sobie wypij to. Zjedz mięsko. I szukaj tego ulepszenia. Ulepszenie. Elektrownia, chłodnia, fabryka, sklarnia. Kurde, do zwierząt to trzeba kupić przecież. Ulepszenie zwierzęt. Ale tu pisze dwa siana i trzy drewna. Czy ja to mogę zrobić? Kurde, już nie wiem. Czy ja tego nie rozmontowałem może? Dobra, wezmę jedno. Zobaczę, bo... Nie wiem. Bo te, co nie da się rozmontować, to są bez tego... Ile materiałów potrzebują. Także to chyba się da zrobić. Tylko ja tego zamiast robić z początku, to żebym kupywał. ...130 sekund. Dobra, tu trzeba będzie tak zrobić. Jeszcze jedną zamrażarkę. Na rzeczy gotowe. Drugą zamrażarkę na rzeczy niegotowe. I na półkach suszarki ze dwie, może trzy nawet. Tylko do tego będzie potrzeba właśnie... grundu.
dużo prądu. Jak tam nasze pszczółki. Tu się zbiera tylko tutaj. Tu się nie zbiera nic. Także to nic nie da. Trzeba będzie to zmienić, ten pokój. Tutaj zrobimy coś innego. A w dużym pokoju po prostu zrobimy pszczoły. Innego wyjścia nie ma, bo tu się nie da tego zrobić. Nie działa to tak, jakbym chciał. Kwiatki muszą być jedno obok siebie. Koło uli raczej. Dobra. Ruszaj się, grubasku. Dobra, chodźmy teraz sprawdzić, czy to się da rozmontować. No pewnie, że się da. No i teraz to umiemy. Kurde, jak kupowałem wcześniej. Potrzebujemy 4. Tylko potrzebne jest siano. Siano jest potrzebne. Pierwsza 56, kurde. Zdążymy. Dobra. Dawaj, jeszcze to ulepszymy. Proszę bardzo. Działa jak natura chciała. Idziemy spać. A ja wam dziękuję. To będzie wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnego. Hej.